Dzień dobry Państwu. Naprawdę w środę mówię i w środę się pokażę. Najpierw sprostowanie. Mateusz Piskorski, wbrew temu, co chyba powiedziałem w odcinku o nowelizacji przepisów szpiegowskich, Piskorski jest objęty aktem oskarżenia, czyli dostał akt oskarżenia po wypuszczeniu z 3-letniego aresztu. Akt oskarżenia zawiera te same zarzuty, które były we wniosku o areszt, czyli nic nowego się nie pojawiło i pewnie dlatego ja po prostu zapomniałem o tym, że już nie jest podejrzany, jest oskarżony. Rzeczywiście jest oskarżony. Gardłowałem za nim, kiedy się pojawił na spotkaniu z prezydentową, że oskarżają go o oskarżenie, a jest podejrzany. No jest rzeczywiście oskarżony, taki jest jego status. Ale jakoś ta sprawa sądowa się nie zapowiada się. No ale jeżeli uda się kaczystom przeprowadzić nowelizację kodeksu karnego, według tego, co w poprzednim odcinku czytałem, tam doszły jeszcze nowe wypowiedzi na ten temat Marcina Warchoła, i nie tylko jego, no to rzeczywiście Piskorski może spodziewać się skazania, no bo przecież skazany może być na podstawie tych przepisów każdy, każdy, 100% narodu polskiego to szpiedzy, bo nie będzie trzeba dowodów. Tak jak w przepisach francuskich, dowody nie są potrzebne, nie jest też potrzebne, żeby ktoś zbierał dokumenty objęte klauzulą tajności, czy jakąś sąsiednią, po prostu może zbierać coś, co zdaniem prokuratora i zblatowanego z nim sędziego będzie można potraktować jako, tę zbiórkę można potraktować będzie jako szkodliwą dla Polski. A to już zależy, jak wiemy, od decyzji politycznej. Na szczęście sądy, na szczęście sądy proeuropejskie i proglobalistyczne sądy kłócą się we wszystkim, prawie wszystkim z bardzo patriotyczną ekipą kaczystowską. W związku z tym jest nadzieja, że i o to też się będą kłócić, dopóki kaczyści będą rządzić. No niestety gorzej będzie, jeżeli ta ustawa przejdzie. No jest taka szansa, bo kaczyści mają większość. Zmienią kodeks do zmiany kodeksu, chociaż jest to jakaś taka wyższa trochę forma, wyższy szczebel przepisu prawnego niż zwykła ustawa. No, potrzeba niestety takiej samej większości jak do każdej ustawy, w związku z tym obecną większością kaczyści mogą przeprowadzić taką nowelizację kodeksu karnego i paru innych ustaw i niestety mogą sobie zrobić krzywdę. Po pierwsze mogą zrobić krzywdę podpisanemu pod tą ustawą Ziobrze, bo mogą go wywalić i wziąć na ruszt jako pierwszego, jako szpiega, nie wiem, czyjegokolwiek. Pewnie raczej rosyjskiego, ale mongolskiego może być też. Natomiast potem, gdyby przejęli władzę oponenci totalitarni, totalni, to w zgodzie z sądami, bo sądy są ich, a właściwie oni i sądy należą do tej samej mafii globalnej, nowa władza, Roman Giertych, specjalny prokurator do spraw rozliczenia kaczystów, razem z premierem Tuskiem, no mogą po prostu zwyczajnie o szpiegostwo bez dowodów oskarżyć i skazać i Kaczyńskiego, i Ziobrę, i Sasina, i ich wszystkich razem do kupy. To tyle co do remanent ze spraw szpiegowskich. Proszę sobie przeczytać jeszcze jakimi słowami minister Warchoł i inni opisują te nowe przepisy. Mówią o, tam wspominam o maskowaniu działalności szpiegowskiej, to ma być karane. Ma być też karana działalność hybrydowa. Nie wiadomo, co to jest działalność hybrydowa, ale właśnie to jest to skazywanie bez dowodów. Dobra, teraz drugi remanent. Czytałem parę tygodni temu, czy nie czytałem, tylko cytowałem fragment po hebrajsku, który pasował mi do tamtego odcinka. Przeczytam go, tego mędrca hebrajskiego, przeczytam teraz w językach bardziej zrozumiałych. Jest to fragment z psalmu 130.
pewnie nie Dawidowego, bo pewnie ktoś inny go napisał niż sam król Dawid, no ale przypisywanego królowi Dawidowi 3000 lat temu. Przeczytam najpierw w języku cywilizacji zachodniej, Psalm 130. Domine non est exaltatum cor meum, neque elati sunt oculi mei, neque ambulavi in magnis, neque in mirabilibus super me. Si non humiliter sentiebam, sed exaltavi animam meam, sicut ablactatus est super mater sua, ita retributio in anima mea. Według przekładu Wujka, poprawianego przez stulecia i wersji z 1962 roku, już bardzo uwspółcześnione i teraz przeczytam. Panie, nie wdawałem się w rzeczy wielkie albo zbyt wzniosłe dla mnie. Zaprawdę pokornie rozumiałem, a nie podnosiłem duszy mojej, jak dzieciątko odstawione od piersi, ablaktatus. Przy matce swojej tak zapłata w duszy mojej. W Biblii Tysiąclecia to jest Psalm 131. No i to tyle remanentów. A teraz pytanie, skoro już o takich religijnych rzeczach mówimy, to pytanie o to, co jest tam na miniaturze, mianowicie co się dzieje z Kościołem katolickim teraz, kto tu naprawdę rządzi, znaczy kto rządzi, to widać, rządzi jakaś grupa interesu pod przywództwem, przynajmniej formalnym, Jorge Mario Bergoglio, który zapewne jest papieżem, może nie jest, tego nie wiemy. Natomiast kto jest papieżem, zgodnie z prawem, sprawa jest niejasna i tutaj właśnie parę szczegółów, nie będę wchodził bardzo głęboko, bo moją rolą jest raczej komunikować. Każdy, kto się tym zainteresuje, może zajrzeć do Google'a i sobie wyszukać, wygooglać. Moim celem jest raczej dojście do pewnego wniosku, który będzie na końcu. Ale najpierw, dlaczego właśnie tak się zajmować tym katolicyzmem? No dlatego, że katolicyzm jest jedyną, czy był jedyną organizacją religijną, cywilizacyjną, która przez te 2000 lat tak skutecznie przemieniła właśnie cywilizację ludzką. Skutecznie, nie do końca, bynajmniej. Nie jest to żadna dobra cywilizacja. Ludzie są źli. My jesteśmy źli. Ja jestem zły, państwo jesteście źli. To znaczy, popełniacie zło. I ja popełniam zło. Zło moralne, zło w sensie obiektywnym, bo coś takiego istnieje wbrew antycywilizacji. Ale na pewno ta cywilizacja, na przykład w Polsce, 100 lat temu, była lepsza niż cywilizacja za czasów Mieszka czy Chrobrego. Więc co tu dużo gadać? No to jest po prostu na tym terytorium coś się zmieniło. Dzięki chrześcijaństwu, dzięki Kościołowi katolickiemu. Podobną przemianę, można powiedzieć, przeżyły terytoria czy ludy, które przyjęły islam. Z tą różnicą, że islam jest mniej zaawansowany w, powiedzmy, tej perfekcji moralnej. Mniej się w ogóle interesuje moralnością dla jasności, dlatego moralność zmienia cywilizację. A po drugie, islam nie jest spójną organizacją. Kościół katolicki był przynajmniej do niedawna właśnie spójny doktrynalnie, dyscyplinarnie, miał bardzo zdecydowanie jedną władzę. Jest to władza monarchiczna. Teraz według agendy masońskiej, ściśle masońskiej dokładnie, agendy ujawnionej między innymi przez nieżyjącego masona kardynała Martiniego, arcybiskupa Mediolanu, nieżyjącego już 10 lat, członka obediencji Wielki Wschód Włoch. Według tej agendy Bergoglio i jego, no co tu dużo gadać, jego szajka, starają się zmienić kościół właśnie w niemonarchiczny, tak żeby każdy mógł tam sobie robić co chce. Zresztą i tak już każdy robi co chce. Powstały wewnątrz kościoła sekty, takie zupełnie realne sekty, które robią co chcą, głoszą nauki zupełnie niezgodne z tym, co kościół katolicki głosił przez 1900 lat. I nie są, często przynajmniej nie są usuwane, ani nie są prostowane te ich nauki, ani te grupy nie są usuwane z kościoła, jak było wcześniej.
A więc można powiedzieć, że Kościół już nie jest jednolitą organizacją, no ale był w każdym razie i w dużej mierze cywilizację przemienił, niezależnie od tego, jak oceniamy na przykład skuteczność także innych wyznań chrześcijańskich, chociażby wschodnich kościołów nie pozostających poza łącznością z Rzymem, czy kościołów monofizyckich, czy kościołów, czy też wspólnot protestanckich, bo w końcu bardzo różne objawy ma chrześcijaństwo na świecie. Monofizyckie kościoły są całkiem poważną częścią chrześcijaństwa i mało znaną, ale to przede wszystkim Etiopia, Egipt, Ormianie. Mało ich zostało, bo zostali wymordowani, ale trochę ich jest. Część to katolicy, część monofizyci. Ale Etiopia to jest 60 milionów monofizytów chrześcijan. Bardzo duża wspólnota żyjąca nie tylko w Etiopii, także w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Łacińskiej, także monofizyci z Bliskiego Wschodu, z Azji, żyją na całym świecie. No ale to dobra, to była dygresja. Znowu przepraszam, dygresje są mi potrzebne. Nie wiem, czy Państwo, ale mnie są potrzebne. No i dlatego katolicyzm, dlatego tym się warto zajmować. Zarzuca się Bergogliowi, że może nie jest w ogóle papieżem. I to jest możliwe. To o tym, kto i jak to może ocenić, to za chwilę. Natomiast argumentami jest między innymi formuła rezygnacji Benedykta Ratzingera. Przypomnę, że była ona wygłoszona po łacinie, oryginalna wersja jest po niemiecku. Ta formuła dzieli, zgodnie zresztą z tym, co Ratzinger nieraz mówił, dzieli rolę papieża na dwoje, na tę rolę, na to papiestwo duchowe i papiestwo administracyjne. Przy czym, co jest istotne, na co zwracają uwagę kanoniści, w tekście niemieckim, oryginalnym niewątpliwie i łacińskim, oficjalnym, te dwie role są zamienione. To znaczy, w jednym tekście mówi, że rezygnuje z jednej, a nie rezygnuje z drugiej, a w drugim tekście mówi, że rezygnuje z drugiej, a nie rezygnuje z tej pierwszej. To budzi zainteresowanie, bo trudno sobie wyobrazić, żeby tak precyzyjny uczony, jakim jest Ratzinger, prawdziwy niemiecki, no bawarski powiedzmy sobie uczony, Bawaria to są Niemcy, chociaż bo dla mnie Bawaria to jest Bawaria, a Bawar to Bawar. No ale powiedzmy, że niemiecki uczony Ratzinger nie mógłby chyba raczej popełnić takiego błędu nieświadomie. Przecież miał kontrolę nad tym, co po niemiecku i łacinie pisał, znała, chociaż ta łacina jego i otoczenia jego jest taką łaciną kulawą dość. No, ale aż takich błędów się nie popełnia, mając parę miesięcy na przygotowanie tekstu. A więc, no tak, no to jest pierwszy argument. Jest ich kilka, między innymi możliwość niekanonicznej, pozakanonicznej takiej zmowy z kandydatem przed konklawę. Na to zwracał, no, o tym napisał w pierwszym wydaniu swojej biografii, czy swojej hagiografii Bergoglia, Austen Ivory, ja to tłumaczyłem na polski. Austen Ivory, przepraszam. Austen Ivory, taki sekretarz prasowy kardynała z Londynu, który organizował oba konklawę, na konklawę, na dwóch kolejnych konklawę organizował wybór Bergoglia, za drugim razem się udało. Prawdopodobnie chodzi też mason, ten kardynał, tak? Cormac Murphy O'Connor, oskarżany za czasów Bergoglia już o krycie molestowania seksualnego, oskarżany. Bergoglio go krył, też jego krył z kolei, tam zabronił zajmować się tym innemu kardynałowi, dzwoniąc do niego w czasie mszy na komórkę, żądając rozmowy i tak dalej. No to takie różne historie, ale to znowu dygresja. W każdym razie
ta ewentualna, w pierwszym wydaniu Ivory o tym pisał, w drugim wydaniu połapał się, że to może podważać wybór Bergoglia, więc usunął ten tekst z drugiego wydania. Ja tłumaczyłem drugie, też pierwsze wydanie, ale kazano mi poprawić przekład według drugiego wydania, także w polskim wydaniu książki pod tytułem Prorok, wydanej przez wydawnictwo Niecałe parę lat temu, nie ma tego opisu, jak tam, prawda, to o tym spisku. Ale tak naprawdę takie spiski nie unieważniają wyboru. Według Konstytucji Apostolskiej Universi Dominici Gregis Jana Pawła II, poprawionej później przez Ratzingera, Benedykta, takie rozmaite rzeczy nie unieważniają wyboru. Co więcej, nawet nie unieważnia wyboru, gdyby się okazał prawdziwy, fakt, że jakoby Bergoglio był na przykład masonem. Kodeks prawa kanonicznego Jana Pawła II, który poprawił, zmienił pierwszy kodeks prawa kanonicznego sprzed 100 lat. Ten nowy kodeks prawa kanonicznego po pierwsze w ogóle nie wymienia masonerii, tylko ogólnie stowarzyszenia walczące z Kościołem, wrogie Kościołowi, no ale masoneria się do nich zalicza, otwarcie walczy z Kościołem, to jest jasne. Natomiast orzeka, że taki wybór, czy to w wyniku różnych korupcyjnych układów i spisków przed konklawę, czy to wybór masona, nie jest nieważny. Natomiast istnieje inny problem. Tak wybrany papież jest wprawdzie papieżem, ale jest objęty ekskomuniką late sententiae, czyli z mocy samego prawa. Nie trzeba jej nakładać na niego, nie miałby kto na niego nałożyć ekskomuniki, bo nie ma nikogo nad nim we władzy kościelnej. To jest monarchia cały czas, chociaż Bergoglio z tym próbuje walczyć. Więc jest suwerenem, tak? Nie może na niego nikt nałożyć ekskomuniki, ale ta ekskomunika z mocy samego prawa obejmuje takiego papieża. W związku z tym sakramenty przez niego sprawowane są nieważne. I wszystkie akty władcze są nieważne. Czyli wszystko, co zarządził Bergoglio, jeżeli na przykład jest masonem, a są tam poszlaki, tak? Są nagrania, są jakieś rozmowy, są pogłoski. No a przede wszystkim, no, jeżeli nawet nie jest masonem, to wiemy, że realizuje plan masoński ściśle. I to tutaj nie ma o czym dyskutować. Na to są dowody i książka, nie wiem, czy już wyszła, czy wyjdzie, też tłumaczyłem książkę na ten temat. Chyba dopiero wyjdzie, to o niej powiadomię. W każdym razie Bergoglio i tak jest papieżem, ale jego akty są nieważne. W związku z tym problem, ale to też tego nie można orzec. I w związku z tym ja teraz podpowiadam pewną możliwość, która może już być rozważana też no, przez kogoś poważniejszego ode mnie. Mianowicie taką możliwość, że po zgonie lub rezygnacji Jorge Mario Bergoglio z funkcji rządcy Kościoła katolickiego, tak to nazywam, no bo tym kimś jest na pewno, jest administratorem Kościoła, natomiast nie wiemy, czy jest papieżem prawnie, ale rządzi Kościołem. Więc po rezygnacji lub po zgonie jego ktoś mógłby stwierdzić, że albo nie był w ogóle legalnie papieżem, albo że wszystko, co jako papież robił, nie ma skuteczności prawnej. Pytanie, kto miałby to być, to jest pytanie do kanonistów. Ja podejrzewam, że tacy, co się znają, fachowcy od spraw kościelnych, to tam zerkają do tego mojego kanału, na te moje filmiki. Nie ujawnią się oczywiście publicznie, ale wiem, że są. To niech może pomyślą, jeżeli jeszcze nie pomyśleli o tym, kto by mógł to być. Są różne możliwości, są różne osobistości, tak, różne funkcje w kościele, są różne no, gremia kościelne, które funkcjonują między innymi po rezygnacji lub zgonie papieża. Ale tego już nie chcę rozwijać, bo nie znam się na tym. Mam pewne myśli, ale to są myśli niefachowca. I myślę, że główną moją myślą jest to, że ten wątek powinien pociągnąć ktoś bardziej
kompetentny. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i po niemal 20 minutach gadaniny proszę o kciuki w górę oraz subskrypcję, żegnając się z Państwem do następnego razu, a teraz jakoś to często wychodzi, może mam za mało roboty.